Jarczów, Ostoja. Ostoja z Jarczowa, witamy. Bardzo prężnie działający, jeszcze nie byłem. Dzienny dom pomocy, tak zwany stary Krzeszowiec. Idą i diabetycy. U nich cukierków nie zabraknie, słuchajcie, kochani. Oni zawsze dbają o to, żeby cukier był. Klub seniora Jędrzejówka. Jedyna drużyna z drugiego województwa podkarpackie. Klub seniora LTM. Brawo, powoli wolniście. I Lubisza Królewska, zapraszamy. I tutaj schodzimy. I gmina Susiec, zapraszamy. Brawo bardzo. Okej, proszę o powbijanie banerów albo odłożenie ich tutaj przy tym, żeby było. Będzie rozgrzewka. A rozgrzewka poprowadzi nie kto inny jak Larysa. 5 osób zostaje. Lara Fit, słuchajcie, chodź Lara, pokaż się. Ta pani naszych seniorów tutaj usprawnia w Tomaszowie i w okolicy. Nie tylko gimnastyka. Chcecie tak, dziewczyny, wyglądać jak Larysa, to ćwiczcie u niej. Słuchajcie, ta pani też uspokaja, czyli jogę i taki proces medytacji w taki stan melancholijny was wprowadzi. Prosiłbym o położenie banerów, bo rozgrzewka będzie rozgrzewką dosyć energiczną i ten. Zostawiam was dla Larysy, pamiętajcie. Tak, w tamtą stronę banery odkładamy, kochani. Bardzo ładne macie banery, ale odkładamy w miejsce albo do kibiców dajemy, bo wy będziecie brać czynny udział. Rozgrzewka jest bardzo ważna. Ja jeszcze wspomnę, że 100 lat obchodzi Tomaszowia. Obchodziła już raz. Z nowym tartanem i z nową imprezą senioralną. Więc gromkie brawa i proszę o kibicowanie swoich drużyn. Próbowaliśmy robić falę. Zaczynamy falę od władz. Dobra, nie dalej. Dalej. Larysa gotowa? Idziemy na murawę. Słuchajcie, nowy tartan, nie musicie w ciapach. Rzeczy dajcie. No. Larysy na rozgrzewkę, a później pokaz karate. Słuchajcie, 9 drużyn. 8 dyscyplin, między innymi slalom, test wiedzy, przeciąganie liny, który będą sędziowały mistrzynie Polski. Słuchajcie, nasze koleżanki i koledzy. I słuchamy Larysy, idę do niej już.